STS. Wspieramy polski sport. Paweł, to nie była najlepsza próba w twoim życiu, ale jest kwalifikacja, więc cel wykonany. No tak, zadania na dziś wykonane, ale faktycznie ten skok, no nie wiem, czy można było coś z niego pozytywnego wyciągnąć. Na pewno nie był dobry i dużo do poprawy jeszcze. Dobrze, skoro nie ma pozytywów, to samokrytycznie, co było złego? Myślę, że wszystko. No, nie wiem, trochę próbuję tutaj w Lahti zmienić pozycję najazdową, bo jeździłem zbyt agresywnie i tak jak na Mamucie i Skocznie jeszcze ten nie chciał mnie przestawiać, bo wiadomo, na Mamucie może lepiej nie próbować nowych rzeczy. Tak, tu staraliśmy się tą nową pozycję wdrożyć i w tych pierwszych dwóch skokach nawet to nieźle wyszło. Teraz zdecydowanie czułem, że spóźniłem mocno i potem jeszcze zaczęło mnie kręcić w powietrzu, więc ciężko, no. Mówisz o pomyśle trenera Hornkachera czy Maciejaka? Powiedziałbym, że obydwóch, bo już ten Maciejak mi o tym mówił, że właśnie przeciskam się w przejściu. Teraz jeszcze właśnie trener Hornkacher mi o tym zaczął mówić, więc no chyba faktycznie jest coś na rzeczy. No i oczywiście z trenerem Maciejakiem też próbowałem to gdzieś tam korektować, a tu no po prostu dzisiaj dużo imitacji zrobiliśmy przed konkursem i starałem się, no ale nie wyszło do końca. W Oberstdorfie tak troszeczkę bez wiary w ciebie może odesłałem cię do Pucharu Kontynentalnego. Kiedy ty się dowiedziałeś o tym, że ta przygoda z Pucharem Świata trwa dalej? No, w Oberstdorfie, przed konkursem w niedzielę. Zaskoczony? Spodziewałeś się powrotu do Lahti tak szybko? No bo dopiero co tutaj zawijałeś manatki stąd przecież. No tak, no nie spodziewałem się, że tu jeszcze przyjadę w tym sezonie, ale oczywiście bardzo się cieszę, że dostałem kolejną szansę i mam nadzieję, że w niedzielę w końcu ją wykorzystam. To chyba nie jest takie najbardziej turystyczne miejsce, najpiękniejsze na świecie. No nie do końca. Paweł, widzimy pełne nowe barwy już na głowie, a z tyłu taki wąs się ujawi. Opowiedz coś więcej. No tak, tutaj należą się podziękowania dla... O tym wąsie mowa, tak? O tym wąsie, no to... Zawsze wszyscy się mnie pytali, wąsa, gdzie masz wąsa? No to na kasku mam wąsa. A co? No i bardzo dziękuję Dawidowi Czarniakowi w firmie Skillard za to, że przysiadł, poświęcił swój wolny czas i zdążył pomalować mi kask, żebym już tu mógł w pełnych barwach startować. Jak tak czytasz doniesienia kolegów z Iron Mountain tam ze Stanów Zjednoczonych, to chyba nie żałujesz, że tam nie poleciałeś, bo ta podróż ponad dwa dni trwała. No oczywiście, dużo bardziej wolę być tu i startować w Pucharze Świata, ale cóż, no, jakby mnie tam odesłali, no to bym walczył z kolegami. A ten Puchar Świata faktycznie taki straszny? No bo teraz masz chyba najlepsze porównanie, ta sama skocznia, tylko troszkę inne zawody. Znaczy no, kompleks ten sam, skocznia trochę inna, ale no cóż, no jest na pewno dużo trudniej, ale nikt nie powiedział, że nie da się z tymi chłopakami walczyć, na pewno trochę mi do nich brakuje, ale myślę, że krok po kroku będziemy eliminować błędy i w końcu gdzieś tam nawiążę z nimi walkę. I na koniec z troszkę innej beczki. Za dwa dni zaczyna się w Sarajewie Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Ty startowałeś w tej imprezie w 2015 roku, może bez większych sukcesów, ale tak po latach to faktycznie coś daje zawodnikowi, sportowcowi, czy to jest zabawa tak ładnie ubrana? To na pewno jest super przeżycie. Pamiętam, jak tam pojechałem, no to takie małe igrzyska, bo i prezentacja drużyn i naprawdę fajne przeżycie każdego sportowca, szczególnie takiego młodego, który no gdzieś tam jeszcze mało ma tych startów, małe doświadczenie i bardzo miło wspominam te zawody i myślę, że zawodnicy, którzy tam będą teraz, też będą bardzo mile wspominać ten pobyt. Dziękujemy, Pawle. Dzięki.